Niedawno zapadła decyzja, że ta szkoła, w której się znajduje, ma zostać wygaszona. Jakie podano powody ku temu? Znaczy tak, we wtorek dostaliśmy informację z Wydziału Edukacji, że szkoła jest przeznaczona do likwidacji, znaczy w etapie wygaszania. No to było dla nas szokiem. Powodów tak naprawdę nie podali żadnych, bo na Komisji Edukacji, my byliśmy jedyną szkołą, która się dostała na Komisję Edukacji. No niestety, że tak powiem, Wydział Edukacji kompletnie nie był przygotowany, nie miał żadnych danych i podawał nieprawdziwe po prostu dane, tak? Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną, gdzie wypowiedzi medialne pana Piątkowskiego o tym, że jakoby salę zamknął sanepid, po prostu są nieprawdziwe, bo salę zamknęła dyrekcja ze względu na bezpieczeństwo naszych dzieci, bo od 5 lat nie możemy się doprosić o jakiekolwiek pieniądze na remont tej sali, tak? We wtorek dostaliśmy informację o likwidacji, a w czwartek przyszła informacja z Wydziału Edukacji, że dostajemy prawie 500 000 na wymianę wszystkich okien, na remont sali gimnastycznej, na tablice obwodowe i na remont łazienek. No dla mnie to jest totalnie sprzeczne. Tak? Z tego co pamiętam, tej Komisji Edukacji radni nie zaopiniowali pozytywnie tego wniosku o likwidację tej szkoły. Jakby decyzja Komisji Edukacji była jak najbardziej na naszą korzyść, że nie ma żadnych przesłanek do zlikwidowania tej szkoły. No właśnie, jakimi argumentami się posługiwano? Tylko tym, że sala jest zła? Niż demograficzny i w ogólnie pojętym. Nie podawano nam żadnych liczb, nie podawano nam oszczędności z tytułu likwidacji szkoły, no bo głośno się mówi o tym, że miasto nie ma pieniędzy i likwidują szkoły dlatego, żeby tak. No i oczywiście o tym, że po naszych salach hula wiatr, tak? Tylko niestety Telewizja Polsat przyjechała po 15:00, i dzieci już nie było, bo jakby lekcje są do godziny 14:00, tak. Co rodzicom zaproponowano w zamian? No bo rozumiem, że skoro szkoła ma być wygaszona, to te dzieci muszą gdzieś iść indziej. O jakie, jakie szkoły to zaproponowano? Pierwotna wersja była szkoła 91 na ulicy Kasprzaka. No to tak jak mówię, no to jest jakby, nie ma tutaj żadnej komunikacji od nas, nie ma żadnego dojazdu, ale jest przejście przez torowisko Łodzi Kaliskiej, przez Międzynarodową A1, przez Kasprzaka, Drewnowską, same po prostu przejścia. To jest 1700 metrów od budynku naszej szkoły, ale Wydział Edukacji na komisji nawet nie wiedział, że ta szkoła działa już w tej chwili w systemie dwuzmianowym i uczy się tam 400 dzieci. Jak poinformowałam panią dyrektor Szafran o tym, to zmieniła opcję i przeznaczyła nam szkołę na ulicy Krzemienieckiej, 3 km 100 metrów stąd, dojazd z jedną przesiadką albo spacer przez cały park na Zdrowiu, tak? A potem zaproponowano nam szkołę na Złotnie, to jest 3 km 800 metrów stąd, dokładnie to samo, dojazd z jedną przesiadką. Zaproponowano nam dowóz dzieci gimbusami, co dla nas jest troszeczkę szokujące, no w jednym z największych miast w Polsce dowozić dzieci gimbusem to jakby jest lekką paranoją. Nie wyobrażam sobie tego, szczerze mówiąc. Rodzice pracują, chodzą do pracy na 7 rano. Nie wyobrażam sobie, jakby mój syn, który jest w drugiej klasie, miał stać w ogóle na przystanku sam i czekać na gimbus. Chciałam bardzo wyraźnie jeszcze powiedzieć, że dziecko w naszej szkole kosztuje miesięcznie 34,15 zł, a dowóz gimbusem około 80 zł miesięcznie, tak? Jesteśmy bardzo, bardzo tanią szkołą, dlatego że administratorem budynku jest ośrodek socjoterapii, który się znajduje na dole. Ze względu na to, że jest to tylko zamiar likwidacji, więc szkoła jak najbardziej miała obowiązek nabór prowadzić i prowadziła. No i do tej pierwszej klasy jest już 20 dzieci zapisanych w tej chwili. Mimo tak niekorzystnej medialnej sytuacji, mimo tego, że właśnie no, rodzice są wszelkimi sposobami zniechęcani do tego, żeby tutaj dzieci posyłać. Oczywiście no, głównym powodem, dla którego rodzice nie posyłają tutaj dzieci, to jest niestety Towarzystwo Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, który zresztą został do tej szkoły wtórnie wprowadzony, to było no, za pomocą kilku różnych ruchów zrobione, ale w każdym razie od 1982 roku jakoś funkcjonujemy. Myśmy też się długo zastanawiali, czy dziecko tutaj rzeczywiście posyłać, natomiast no, po 1,5 roku doświadczeń uważamy, że jest absolutnie dobre rozwiązanie. Tutaj dzieci jest w tej chwili niewiele i uważamy, że są w sposób odpowiedni prowadzone i dlatego właśnie no, jest rzeczywiście
dla nas ciekawostką, że PO w trakcie wyborów w swojej kampanii przedwyborczej, programie przedwyborczym informowało nas, że będą wyprowadzać inne instytucje z budynków szkolnych, tak żeby szkoły nie były łączone z innymi instytucjami, ale było podkreślone, że to instytucje będą wyprowadzane, nie szkoły. Proszę mi powiedzieć, tutaj jest taka specyficzna mała społeczność, to jest bardzo małe osiedle. Taka jest rodzinna atmosfera tutaj faktycznie, że rodzice się znają, jakoś współdziałają, żyją z nas. No my tutaj w większości jesteśmy po imieniu, jeśli chodzi o rodziców, jesteśmy sąsiadami. Ja przeprowadziłam się tutaj 2 lata temu, dlatego właśnie, że szukałam miejsca, w którym moje dzieci będą miały rodzinną atmosferę do wzrastania, gdzie będzie z dala od miejskiego szumu i tłoku. Natomiast tu również w szkole tą atmosferę odczuwamy, ponieważ no po prostu wszyscy o wszystkich dzieciach, nauczyciele wszystko wiedzą. Dzieci są dopilnowane. Dzieci, jeżeli no w tej chwili dzieci czasami wychodzą same ze szkoły do domu, zawsze jest prośba, żeby była karteczka. Jeśli takiej karteczki nie ma, że dziecko może wyjść danego dnia samo, dziecko nie jest wypuszczane. Jest naprawdę bezpiecznie i jest po prostu miło, sympatycznie. No, wiadomo, są to rzeczy, których można tylko pozazdrościć i nie chcemy, żeby naszej szkole zazdroszczono, naszym uczniom. Ale jest to naprawdę rzecz, wydaje nam się, że w ten sposób właśnie powinna wyglądać oświata. I szczególnie właśnie w podstawówce spotykać się z życzliwością, mieć możliwość kontaktu bezpośrednio z nauczycielem, być traktowane osobowo, a nie jako masa tłum. List pani Zdanowskiej, która napisała, że doświadczenia pokazują, że około 30% osób zatrudnionych nie podejmie dalej pracy po restrukturyzacji. W związku z czym no, w naszej szkole pracują młode osoby, nie ma tutaj absolutnie 30% osób, które miałyby po restrukturyzacji odejść na wcześniejszą emeryturę. To są nauczyciele jeszcze w pełni sił, mogący nadal pracować w swoim zawodzie. W związku z tym no, będą chcieli znaleźć gdzie indziej pracę. Także oszczędność na zlikwidowaniu tych etatów raczej będzie żadna. W jaki sposób protestowaliście Państwo przeciwko likwidacji tej szkoły? Czy byliście na sesji Rady Miejskiej, czy zbieracie podpisy? Jak to wygląda? To wszystko było bardzo spontaniczne. Wystarczyło tak naprawdę rozesłać takie wici tutaj po osiedlu i pierwszą naszą inicjatywą było spotkanie się tutaj pod szkołą, gdzie naprawdę była liczna ekipa rodziców, przedstawicieli zarówno dzieci chodzących do szkoły, dzieci, które mają tutaj przyjść. I to była pierwsza rzecz, a następnie to już tak poszło tak jakby trochę lawiną. Sesja Rady Miejskiej, wizyty u najważniejszych decyzyjnych organów, u wojewody, u kuratora. Wiceprezydent Piątkowski jeździ teraz po szkołach, rozmawia z nauczycielami, z przedstawicielami rodziców, czy spotkanie w Waszej szkole jest już umówione, czy w ogóle macie sygnał, czy ma do takiego dojść? Staramy się skontaktować z biurem pana wiceprezydenta, natomiast nie wiem, jak to wytłumaczyć, no nie ma przychylności na to spotkanie. Jakby, nie wiem, jakieś obawy, jakby jakieś nieprzygotowanie merytoryczne do takiej rozmowy, bo tak naprawdę to przede wszystkim chcemy rozmawiać i chcemy poznać trochę w szerszym znaczeniu, w szerszym pojęciu, dlaczego akurat ta szkoła ma być likwidowana. Widzieliśmy tutaj ładne toalety, dowiedzieliśmy się, że są pieniądze na okna. No tutaj ta szkoła się rozwija ewidentnie. To znaczy, jeśli chodzi o taką stronę szkoły, to tak, ponieważ w ubiegłym roku mieliśmy wyremontowane łazienki. Są piękne, istotnie. Została nam jedna do wyremontowania. I też w ubiegłym roku dostaliśmy pieniądze na wymianę okien. W 2 salach wymieniliśmy okna. Natomiast całe wnętrze robimy jakby we własnym zakresie. Tak? Czyli mamy ładne, czyste sale, dobrze wyposażone. Takie, które umożliwiają nam efektywną pracę z dziećmi. W ubiegłym roku również skorzystaliśmy z programu Radosna Szkoła i mamy pięknie dostosowaną, wyposażoną salę do zabaw z dziećmi, które mają różne dysfunkcje. I już w tym roku dostaliśmy informację, że
dostajemy pieniądze na plac zabaw, o który wnioskowaliśmy, też z programu Radosna Szkoła. Od rodziców słyszeliśmy również, że pomimo całej tej złej atmosfery wokół szkoły, nabór przebiega całkiem dobrze. Nabór przebiega bardzo, powiedziałabym, dobrze dla nas, dlatego że otwieramy klasę o profilu artystycznym. Jak okazuje się, są rodzice, którzy chcą, żeby ich dzieci chodziły do takiej klasy. I pomimo tych najprzeróżniejszych zawirowań, które jakby nam nie sprzyjają, mamy rzeczywiście duży nabór. Wiemy też o sąsiedztwie ośrodka socjoterapeutycznego. Rodzice również go sobie chwalą. Mówią, że to jest obopólna korzyść i dla uczniów, którzy tutaj się uczą, i dla tych dzieci, które tam przebywają. Proszę opowiedzieć nam troszeczkę o tej współpracy, można tak powiem. No więc w ostatnich latach ta współpraca, powiedziałabym, jest właściwa między nami. My się nauczyliśmy ze sobą sąsiadować i współdziałać. Na pewno dla niektórych rodziców, którzy nie wiedzą, jak to wszystko funkcjonuje, jest to być może jakiś czynnik, który powoduje, że nie chcą, żeby dzieci tu chodziły. Natomiast nasze dzieci są bezpieczne. Nigdy się nie zdarzyło, żeby pensjonariusze ośrodka zagrażały naszym dzieciom, tak? Więc tutaj jest wszystko w porządku. I to już trwa tak długo, że naprawdę w tej chwili robić z tego problem, to chyba jest bezpodstawne, bo 20 parę lat temu trzeba było pomyśleć, kiedy takie sąsiedztwo nam zaproponowano. Rodzice również chwalą sobie tutejszą opiekę nauczycieli, którzy często mieszkają w pobliżu. Tak samo rodzice opiekują się, w cudzysłowie, cudzymi dziećmi. Tutaj się wytworzyła taka specyficzna chyba więź społeczna, prawda? Myślę, że to wszystko ma początek w szkole, ponieważ szkoła jest szkołą małą, istotnie. W związku z tym my wszyscy doskonale się znamy. Jest bardzo indywidualne podejście do każdego ucznia, bo możemy sobie na to pozwolić. I istotnie wytwarza się dzięki temu taka więź między rodzicami, nauczycielami, dziećmi. I chyba też o to w edukacji chodzi, żeby te wszystkie czynniki ze sobą współpracowały, współgrały. Także to wszystko służy właściwemu rozwojowi osobowości dzieci też, tak? Ponieważ nie ma u nas w szkole uczniów anonimowych. Każdego doskonale znamy. Znamy jego zaplecze rodzinne, które bywają bardzo różne. I wczesne rozpoznanie takiej sytuacji też prowadzi do tego, że jesteśmy w stanie wypracować z rodzicami wspólnie jakieś oddziaływania, które są korzystne dla rozwoju dziecka. Bo w tym wszystkim nie można przy likwidowaniu szkół. Ja rozumiem, że rodzicom będzie trudniej, bo muszą dalej jechać. Ja rozumiem, że nauczyciele tracą pracę. Ale nie można zapominać o najważniejszym czynniku szkoły, czyli o dziecku. Przepraszam, że tak to nazwałam. Bo dzieci w szkole są najważniejsze, tak? A proszę mi powiedzieć, czy szkoła prowadzi badania? Jak wygląda w perspektywie ilość dzieci tutaj? Bo rodzice mówili, że ta ilość wzrasta. Tak, my dostajemy wykaz z delegatury na kolejne lata i on jest, te prognozy są bardzo optymistyczne, bo jak ja pamiętam, w ostatnich latach nigdy nie mieliśmy takiej dużej ilości dzieci, a poza tym teraz do szkoły przychodzą sześciolatki, więc to też jakby automatycznie zwiększa liczbę potencjalnych uczniów naszej szkoły.